Witam Was ponownie. Chciałbym jeszcze raz wrócić do modyfikacji tego prostownika Elsin ze względu na genialną podpowiedź, jaką tutaj podesłał nam kolega Piotr Pięciak. Chciałbym Wam pokazać, byśmy nie musieli tutaj dokładać żadnego wyłącznika, żeby stało się to urządzenie w pełni automatyczne. To zobaczcie, dołożyłem tutaj jeszcze dodatkowo diodę połączoną z wejściem modułu, czyli z wyjściem prostownika, z wyjściem modułu, ale za diodą. Tak, żeby napięcie nie było w stanie tutaj jakiekolwiek inne wrócić nam do przetwornicy. Stąd też ta dioda, ja tutaj poprzednio błędnie powiedziałem, że ona zapobiega odwrotnemu podłączeniu akumulatora. Ona tak naprawdę zapobiega uszkodzeniu tego modułu, gdy pojawi się tutaj prąd wsteczny, gdyby tutaj było niższe napięcie, bądź też tam przetwornica byłaby wyłączona. Ja tutaj po prostu nie mam pewności, czy ona jest zabezpieczona. To jest tak naprawdę moduł ładujący, więc jest taka opcja, że ona ma zabezpieczenie, ale na razie tego nie próbowałem, więc wolałem tutaj dać jednak tą diodę. Chociaż tak jak mówię, ona może być zabezpieczona, ale tego jeszcze nie wiem. Tutaj dałem też drugą diodę, po to tylko, żeby ta dioda tak bardzo się nie grzała, bo początkowo tutaj największy prąd płynie przez nią i ona już była dość mocno gorąca. I podczas pracy tych urządzeń podlutowywałem tą drugą diodę, niestety przez nieuwagę podlutowałem ją odwrotnie, doprowadzając do zwarcia. No udało mi się tutaj niestety spalić tranzystor mocy, do którego przyklejony jest ten radiator. I no nie miałem identycznego oczywiście, ale udało mi się znaleźć w moich zasobach tranzystor IRF1405, który jest nawet mocniejszym tranzystorem mocy. Podlutowałem go tutaj i urządzenie pracuje mi dalej, więc gdybyście tutaj też przez nieuwagę zrobili jakieś zwarcie, a ostrzegam Was przed jakimkolwiek łączeniem wejścia z wyjściem tego urządzenia, tej przetwornicy, bo spalicie ją natychmiast. Właśnie po to są tutaj te wszystkie diody zabezpieczające przed wstecznymi prądami i łączeniem po prostu wyjścia z wejściem. I chciałbym Wam pokazać w tej chwili, co zyskaliśmy. W tej chwili mamy napięcie na akumulatorze około 13 tam voltów z hakiem i prąd płynący to jest około 3 ampery. Z działającą przetwornicą ja Wam teraz pokażę, jaki mamy prąd bezpośrednio z tego prostownika. Zauważcie, tutaj jest oczywiście prąd wyższy, bo jest ze stratami w przetwornicy. Tutaj już mamy delikatnie poniżej 3 amper. Tutaj jak widzieliście, prąd przekraczał trochę te 3 ampery z działającą przetwornicą. No więc to jest powiedzmy przy tym napięciu 13 V jeszcze niewielki zysk. Ale ja w tej chwili odłączę tutaj albo zmniejszę po prostu prąd obciążenia, bo staram się utrzymać tutaj jakieś stałe napięcie na akumulatorze, żeby można było zaobserwować prądy przy jakichś konkretnych napięciach. Zaczekamy sobie tutaj jeszcze chwilę, aż nam napięcie wzrośnie. Akumulator nam się ładuje. On już jest wstępnie wysycony, ma już tam w granicach 1,26-1,27 g na centymetr sześcienny. Więc on powinien dość szybko nam się tutaj podładowywać i to napięcie powinno dość szybko rosnąć. Tutaj przy okazji Wam powiem, macie jeszcze odczyt z temperatury tutaj z tego radiatora, żeby można było patrzeć, co tutaj się dzieje. On jest już tak dość mocno ciepły, ale myślę, że to jest temperatura cały czas akceptowalna tego radiatora, więc może to tak zostać, chyba że ktoś tutaj miałby jakieś obawy, może sobie tutaj zamontować jakiś wentylatorek, ewentualnie mały. Tylko od razu proponuję myśleć o wentylatorze na 24 V, bo tutaj gdy nam napięcie wzrasta powyżej 16, dochodząc do 17 V, no niestety te 12-voltowe wentylatorki po krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, więc trzeba je albo jakiś w inny sposób zabezpieczyć, albo po prostu założyć wentylator troszkę na wyższe napięcie i on też będzie działał, może z mniejszymi obrotami, ale po prostu nam się nie uszkodzi.
Dobrze, ja spróbuję teraz utrzymać to napięcie tutaj w okolicach 14 V. Żebyśmy znowu sobie mogli popatrzeć na to, jaki mamy prąd. Tutaj nam przez moduł płynie 2,80. Bezpośrednio z prostownika. No mamy gdzieś 2,40, czyli już mamy gdzieś niecałe pół ampera zysku dzięki przetwornicy. I próbujemy ładować dalej. Zobaczymy, jaki będzie zysk już w okolicach 15 V. Ja jej ustawiłem w tej chwili ograniczenie prądowe na 2 ampery, więc tu można byłoby jeszcze coś więcej zyskać, powiedzmy do tych 2,5 ampera, gdybyśmy ją ustawili. Ale teraz musicie brać pod uwagę, że tutaj tam się sumują prądy. Prąd bezpośrednio przepływający z prostownika przez te dwie diody i prąd płynący przez przetwornicę, więc musimy to uwzględnić. Że w tym początkowym okresie do około 16 V ja nie jestem w stanie tutaj sobie skręcić prądu poniżej na przykład 1-2 ampera, bo prąd mi tu płynie po prostu bokiem. No i mamy te 15 V. Około oczywiście, moment. Dobrze, udało się utrzymać i teraz mamy tutaj 2,40 z przetwornicą. Bez przetwornicy mamy 2, czyli już 400 mA mamy zysku w okolicach 15 V. I teraz ładujemy dalej, niech to napięcie nam tutaj wzrośnie do tych około 16. No i zobaczmy, ja też tutaj postaram się przytrzymać trochę to napięcie przy tych 16,2. No i mamy tutaj 2 ampery i 2 dziesiąte, 2 ampery 200 mA, a bezpośrednio z prostownika płynie nam tu no, gdzieś w granicach 1,8 i 1,9 ampera. No i pojedźmy dalej. Przez przetwornicę mamy w granicach 2 amper. Tutaj jestem już w stanie sobie dokładnie ustawić to, co potrzebuję, bo tutaj już większość prądu płynie właśnie przez przetwornicę. Dlatego, że to już ona dość znacząco podbija mi tutaj napięcie. Bo zwykle ten prostownik nie był w stanie już tutaj podbić napięcia powyżej 16, gdzieś 30 V na tym akumulatorze. Więc mamy tutaj 2,20. A sam prostownik daje nam tutaj, jak widzicie, niecałe 1,5 ampera. No i zwróćmy uwagę na napięcie. Sam prostownik był w stanie wymusić w tym momencie, w takim stanie wysycenia akumulatora, niecałe 15 i tam 1,1 V. A z przetwornicą mamy tutaj już spokojnie 2 ampery.
No i możemy sobie tutaj po prostu wyliczając prąd, jaki nam jest potrzebny, wysycić swój akumulator. I oczywiście ja tutaj przyjmuję, że ładujemy jakiś sprawny akumulator, który ma zbliżoną pojemność do tej deklarowanej przez producenta, ale wiedząc o tym, że ten mój akumulator ma około już 20 amperogodzin tylko, więc żeby zachować te zakresy prądów, o których jak tutaj często mówię i umieszczam pod filmami, to dla tego konkretnego akumulatora należałoby tutaj zejść, jeśli mówimy o prądzie 5-procentowym, do wartości nieprzekraczającej 1 ampera. I myślę, że tym uspokoję teraz osoby, które uważają, że używam zbyt dużych prądów ładowania. I myślę, że mają rację. Z tym, że ja pokazywałem po prostu tutaj możliwości, jakie nam daje takie wykorzystanie tych urządzeń. Bo cały czas chodzi mi o ładowanie sprawnych akumulatorów, o jakichś dużych pojemnościach. Ale chciałbym Was po prostu w tej chwili uczulić na to, że starsze akumulatory kilkuletnie no zwykle mają pojemności już dużo mniejsze niż te, które widzicie na etykietach swoich akumulatorów, czyli trzeba byłoby przyjąć, że taki akumulator ma no powiedzmy połowę pojemności, czasem 1/3, może nawet 1/4, więc sugerowałbym tutaj nawet obserwowanie napięcia. Jeżeli napięcie podczas ładowania waha nam się w zakresie pomiędzy 16,2 V do 16,8 V, no myślę, że jest to prąd, który odpowiada jakby pojemności naszego akumulatora. Dlatego, że jeszcze nie stwierdziłem tego dokładnie, jaki tutaj procent pojemności rzeczywistej trzeba byłoby tutaj przyjąć. Ale myślę, że już jestem dosyć blisko stwierdzenia tego faktu, że prąd 2-procentowy rzeczywistej pojemności da nam właśnie tutaj takie napięcia w zakresie tym, o którym mówiłem, między 16,2 i 16,8. Jeszcze jestem to w trakcie testów, ale myślę, że to, co teraz powiedziałem, będzie po prostu bliskie prawdy. Więc możecie się po prostu tym sugerować, chociaż no jeszcze jest to kwestia do sprawdzenia z różnymi akumulatorami, z różnymi pojemnościami i akumulatorami różnych producentów. Więc jest to jeszcze dla mnie sprawa rozwojowa, ale myślę, że w formie ciekawostki możecie po prostu sami sobie to sprawdzić. Jak widać, ten akumulator przy prądzie 1 A jeszcze nie osiągnął 16,2 V, ale myślę, że niedługo to nastąpi. No i cóż, każdy będzie mógł sobie tutaj po prostu dobrać pod siebie takie wartości prądów, jakie są mu potrzebne. I cieszyć się po prostu swoim starym, myślę, że jeszcze całkiem dobrym prostownikiem. I za kilka złotych, bo to co tutaj widzicie, te dodatkowe urządzenia, to jest koszt nieprzekraczający 35 zł. Diody, które tutaj dałem, to są diody 10-amperowe, typ 10A10. 6-amperowe też teoretycznie powinny były wystarczyć, ale bardziej się grzeją, więc po prostu wolałem kupić większe, żeby nie musieć tutaj się zastanawiać, czy mi się tutaj coś przegrzeje, czy mi się nie przegrzeje. Więc myślę, że jest to całkiem fajny patent. Jak widzicie, w tej chwili temperatura na radiatorze jest już dosyć niska. Jest poniżej 50 stopni. Także urządzenie
sprawia się całkiem fajnie, sprawdza się całkiem fajnie. I myślę, że jest to całkiem fajne rozwiązanie do jakiegokolwiek małego prostownika, któremu chcemy trochę poprawić parametry pracy. No i to tyle. Dzięki, pozdrawiam i zachęcam do eksperymentów we własnych warsztatach. Pozdrawiam.